tak, mam nadzieję, że zagranicznie w składzie trzeciej. Przeżycia były i powiedziałem też w momentu. Kto nie gra w derbach, to nie będzie wiedział, jakie to jest uczucie i jakie to są mecze. I musimy się nastawić na trudny mecz. To, że z obecnych zawodników w kadrze Lechii masz najwięcej meczów dla Lechii w Ekstraklasie, ma to dla ciebie jakieś znaczenie? Tak sobie pomyślałeś? Kurczę, no. Jestem biało-zielony, już tak na... Naprawdę. Jakieś tam osiągnięcie, ale... To nie ma znaczenia większego niż dla mnie. Jak coś osiągnę z Lechią, to może wtedy to będzie miało jakieś znaczenie, a tak to nie zapomnę sobie o tym. Tym razem będzie mniej gorąco na trybunach, gdy nie tam... Mieliście efekty wizualne? Znaczy, czy dla nas to ma znaczenie? Nie, ale myślę, że dla naszych paru kibiców na pewno mecz jest może mniej atrakcyjny, więc będzie może po prostu troszkę spokojniej i zagramy bez przerwy. Bo na boisku spokojnie nie będzie. No na pewno, trzeba się nastawić na bardzo, bardzo twardy mecz i trudny przede wszystkim. Na nich też na pewno na ich podziała troszkę, więc to nie będzie na pewno łatwy mecz, tak jak można się spodziewać w ostatnich meczach. No właśnie po zmianie trenera spodziewacie się Arki grającej bardziej agresywnie, twardo, no tak zespołu trenera Ojzińskiego. Gdyńska banda świli? Myślę, że coś w tym będzie na pewno. No, na pewno wiemy, że nastawimy się na to, że nie wiem, będą rzucać piłki z każdej pozycji, jak to za trenera Ojzińskiego, auty na pewno będą groźne. No i walka, no na pewno każdy centymetr boiska, myślę, że to na pewno będą chcieli robić nam przeszkadzać jak najbardziej silnie. Czy ten mecz w Poznaniu tak jest wyjątkowo uodpornił na tego typu zachowania? Czy to był taki jakiś taki prowokacje? Tak, w którym zrozumieliście, że trzeba w pewnym momencie zbastować pewne zachowania? Na pewno zdajemy sobie sprawę, że już nie możemy tego postąpić, no bo przekonaliśmy się w Poznaniu, jak to się skończyło i każdy z nas zdaje sobie sprawę, że po prostu nie może być miejsca na takie następne zachowanie. Od strony czysto sportowej, no Arka przegrała 4 ostatnie mecze w lidze, tracąc z 19 bramek plus 4 w Pucharze Polski z Wigrami. A jak na was to wpływa, bo pewnie się za 100% tego meczu. I to, że to są derby, to tutaj i że mecz, wiadomo, że wyświechtane są derby rządzą się swoimi prawami, no tu niekoniecznie powinno zadziałać. Nie było się właśnie czyste rozprężenie może coś takiego po tym, co gra Arka chociażby. To znaczy, uważam, że te poprzednie mecze kompletnie Arki nie mają znaczenia w stosunku do tego meczu w poniedziałek. To będzie na pewno inny mecz i zgadzam się, że te derby rządzą się swoimi prawami, no bo wszyscy oczekują, że nie wiem, że wygramy 5-0, 10 i tak dalej, ale strzelamy jedną bramkę więcej i to mi zupełnie wystarczy. Prawo, takie pytanko jeszcze o ten aspekt świąteczny, bo trener powiedział, że przed tak ważnym meczem no nie ma mowy tutaj o jakimś rozluźnieniu, jakimś dodatkowym wolnym dla piłkarza. Gra w ważnym mecz, w ogóle gra w lidze w tym okresie świątecznym, kiedy tutaj rodzina czeka przy stole i tak dalej. To jakoś gdzieś tam jest jakieś obciążenie, siedzi w głowie? Czy jesteście po prostu przyzwyczajeni do tego? To ja mogę powiedzieć tylko za siebie, że dla mnie to nie ma kompletnie znaczenia. Taki jest terminarz, tak nam wyznaczyli. Po mnie pierwszy i pewnie ostatni raz, że się tak gra. Można święta przerzucić na wtorek, jak ktoś chce. Zamiast tego można sprawić fajny prezent na święta wszystkim kibicom Lechii. Tak, przede wszystkim sobie. A ja chcę zrobić lany poniedziałek. Jeszcze to spraw czysto piłkarski. Jest jakiś piłkarz, no, na którego zwracacie jakąś szczególną uwagę? Ktoś zrobił na was jakieś większe wrażenie? No, zdaję sobie sprawę, że w ostatnich tygodniach ciężko takiego warca, ale no, na pewno jest tam kilku zawodników z potencjałem, na których no, trzeba zwrócić baczniejszą uwagę. No, nie mam pojęcia o tym, też chyba kontuzje jest trochę, więc nie wiem, kto tam zagra i tak dalej. No. Na pewno ten Hobauer ma uderzenie, bo widzieliśmy w Pucharze, że w poprzednich meczach, że o tym lewą nogę. Czyli unikać fauli w okolicach? Myślę, że tak, że to na pewno Szwoch nie gra, bo pozuje. To na pewno myślę, że był jeden z takich groźniejszych zawodników. Nie jestem w stanie powiedzieć. Markus też nie gra? To chyba najgroźniejszy ten Sobieraj, no. Pod wieloma względami.
Będą na pewno starali się wykorzystać wzrost może sobie Raja, czy tam innych zawodników. Czy wyrzuty z auta, z Bozienia, czy kogoś tam. Warcholaka. No właśnie, ten Warcholaka i na pewno na tym będą się starali, czy kto tam zagra, kto będzie grał, kto nie. Myślę, że umiejętności chyba też nie będą miały jakiegoś większego wpływu, bo będą musieli po prostu zapierdziałać. Czyli spodziewacie się pewnie takiego meczu, że Arka no, nastawiona na defensywę, no i ewentualnie te stałe fragmenty, to będą się starali. Tak przeczuwamy, że się cofną i że pozwolą nam grać. Będą starali się dopiero na swojej połowie nam przeszkadzać bardzo. No i te stałe fragmenty, no, musimy się na pewno wystrzec z tego, bo gdy nie rzucali te auty i było trochę smrodu, pamiętamy. Rafał, że był autobus, tak? No właśnie, w tej sytuacji, też patrząc na wasze ostatnie mecze, wy jesteście w stanie, to pewnie jesteście w stanie no, przyspieszyć jednak tą grę w ataku pozycyjnym, bo tego chyba najbardziej brakuje, takiego może elementu zaskoczenia, troszkę jakiejś fantazji, szaleństwa, żeby tam w tym przodzie Rafał ostatnio rozerwać tą defensywę. Tak, żeby rozerwać tą defensywę. Tak sobie myślicie też wewnątrz drużyny, że trzeba troszkę dynamiczniej, szybciej pograć w tym ataku pozycyjnym? No na pewno trener też zwraca uwagę na to, że czasem za wolno gramy, że przytrzymujemy tą piłkę, że każdy chce mieć ten kontakt z piłką, a można zrobić to szybciej i po prostu efektowniej. Czasem lepiej zagrać jedną piłkę do przodu niż 10 pasów do tyłu i na pewno trener to też zwraca uwagę. Zdajemy sobie z tego sprawę. No, jesteśmy przekonani, że stworzymy sobie sytuację. I tak jak w Gliwicach też stworzyliśmy sytuację, tylko mamy nadzieję teraz, że po prostu będziemy skuteczniejsi.